dobry, moi drodzy. 3 grudnia, sobota. Adwent jest. Jest radnie spotkanie poranne nasze, ostatnie w tym tygodniu. Na szczęście jeszcze 3 tygodnie Adwentu przed nami. Serdecznie Was zapraszam na kolejne wezwanie z litanii do serca Pana Jezusa. Ostatnie w tym tygodniu, posłuchajcie. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios. Bardzo piękne zdanie. Skoncentruję się, kochani, na tej drugiej części, bo to zdanie jest łączone. Ale ten dom Boży to mi się bardzo kojarzy oczywiście ze świątynią Boga, nie? O której już była mowa, że jesteśmy domem Bożym. Więc o tym drugim. Brama niebios. Oczywiście, kochani, do Pana Jezusa to jest bardzo wprost. Nie? No, Pan Jezus jest bramą niebios. W sensie, On nam otworzył bramę niebios. Nie wiem, czy kojarzycie to wydarzenie bardzo piękne. Znaczy, w ogóle bardzo piękne. No, w sensie, najważniejsze w życiu Pana Jezusa. Jak Pan Jezus umierał na krzyżu, napisane, że kiedy Pan Jezus oddał ducha, nie? To no, zrobiła się straszna zawierucha, w sensie ciemności ogarnęły ziemię, umarli, zaczęli z grobów wstawać. I napisane jest też takie zdanie, już wam to pewnie mówiłem, zasłona w przybytku się rozdarła. Nie wiem, czy wiecie, o co w tym chodzi, w tym symbol, to jest bardzo piękny symbol. Na tej zasłonie w przybytku, czyli w świątyni, nie, jerozolimskiej, było namalowane niebo i chodziło o to, że tam za tą zasłoną, gdzie było miejsce święte świętych, czyli tam mieszkał Bóg, czyli Bóg jakby mieszka gdzieś tam wysoko w niebie, nie mamy do Niego dostępu, jest zasłonięte zasłoną, stąd nazwa zasłona. I kiedy Jezus umarł, czyli dokonuje się zbawienie świata, zasłona się rozdziera, czyli jakby wejście do Pana Boga zostaje otworzone. Czyli Jezus, kochani, dosłownie oczywiście jest bramą do nieba. Uwaga, mamy się w Adwencie podobno uczyć, żebyśmy byli do Niego podobni. Czyli żeby nasze serca były takimi sercami jakiego. Kochani, wiecie co to znaczy? To jest w ogóle mega powołanie. To oznacza, że ktoś z nas, bez sensu powiedziałem, każdy z nas może stać się dla kogoś bramą do nieba. I to oczywiście nie oznacza, kochani, że będziemy Panem Jezusem, nie, no, w tą rolę nie wchodzimy. Ale doskonale o tym wiecie, że możemy przez nasze słowo, świadectwo, a przede wszystkim przez miłość otwierać komuś drogę do nieba. Kochani, wam już tu wielokrotnie mówiłem, że w niebie zawsze nas będą pytać, jak tam będziemy chcieli wejść, a kogo ty kochałeś, kto cię kocha. Tam się nie wchodzi w pojedynkę. Tam się wchodzi, bo ktoś kogoś przyprowadza. Kochani, ja do nieba wejdę o tyle, o ile wy mnie tam wprowadzicie. To znaczy, że powiecie, ten człowiek pomógł mi, Panie Boże, do ciebie dojść. Ten człowiek stał się dla mnie bramą. Jeżeli tak nie powiecie, a może tak nie powiecie, to ja tam nigdy nie wejdę. Uwaga, tak samo tutaj, jak będziesz wchodził do nieba, zapytają, czy jest ktoś, dla kogo się stałeś bramą tutaj? Czy ty tutaj kogoś przyprowadziłeś? I kochani, mówię, to się nie dzieje tylko na zasadzie ewangelizacji tej takiej, wiecie, ogólnej. Czyli, że po prostu chodzimy i gadamy o Jezusie. Nie. Jak kogoś kochasz naprawdę i Mu służysz, a szczególnie służysz Mu i kochasz Go tam, gdzie On doświadcza jakichś trudności, problemów i jakichś zmagań, to właśnie Go wprowadzasz do nieba, jeżeli stajesz się dla Niego miłością, drogą miłości. Dzisiaj proste pytanie. Kogo wprowadzasz do nieba? A jeśli czujesz, że mało, to kogo możesz? Może trzeba by coś sobie przełamać, żeby, no właśnie, z kimś pobyć, komuś pomóc, komuś coś powiedzieć, komuś ogłosić swoje świadectwo. I nie chodzi, wiecie, ja mówię o normalnych rzeczach, tak? Nie o żadnych nawiedzonych, nie wiadomo czym. Będą cię pytać, czy jesteś bramą niebios. Będą cię pytać, czy kogoś prowadziłeś do nieba. Jak nie, będzie, kurde, strasznie trudno wejść. Na szczęście oczywiście Jezus jest naszą drogą i bramą, więc wtedy ewentualnie Jezus przyjdzie i powie, spoko, spoko, ja jestem Jego bramą, ja Go to wprowadziłem, nie? Na szczęście mamy Pana Jezusa, bez Niego to byśmy poginęli marnie. No ale właśnie, czy jesteś dla kogoś bramą niebios? Bardzo piękne wezwanie. Bądźmy podobni do tego wezwania. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie adwentowe. Widzimy się oczywiście w poniedziałek w następnym. Rozpoczniemy drugi tydzień adwentu. Mam nadzieję, że te spotkania Wam się przydają adwentowe i że są dla Was pomocne i Was do Pana Jezusa przede wszystkim przybliżają, bo o to by chodziło. Ściskam Was bardzo, bardzo Was błogosławię i pięknego dnia Wam życzę. Do zobaczenia i dobrego weekendu. Z Bogiem. Pa, pa.